To są dwie połówki, różnie aplikowane. Tak wyglądają dwie połówki, na których... Nie. Kurwa, nie będę gadać. Tak wyglądają dwie połówki, niby to samo, ale troszkę inaczej, na których, na każdej z połówek twarzy... Nie. Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na test, pierwsze wrażenie podkładu najnowszego z Oriflame Jordani Gold Eternal Glow Foundation z SPF-em 25. Film będzie o tym, jak nakładam podkład, jakie są moje odczucia, a także króciutki przegląd katalogów. Potem oczywiście dogrywka wieczorna, jak mi się zachował przez cały dzień i jak wyglądał wieczorem, no bo to będzie przy okazji test długotrwałości podkładu. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym pięknym z wyglądu podkładem, to zapraszam do oglądania dalej. Pod oczy nałożyłam sobie korektor Oriflame Jordani Gold Master Creation Concealer takim pędzlem super, polecam Wam z Glam Shopu. To jest O132. Taki paluch. Ostatnio bardzo polubiłam się z nakładaniem korektora pędzlem takim. Tak się prezentuje pudełeczko z podkładem. Nie wiem, czy najpierw nałożyć, czy poczytać. Słuchajcie, jak zobaczyłam na stronie i w katalogu, przyszedł katalog pocztą, jak zobaczyłam, jak wygląda ten podkład, to mnie po prostu zawołał. Tak piękna butelka, tu ma takie wyżłobienia. Tu ma guziczek taki do nabierania, bo to jest z pipetą. Tak to wyglądało w katalogu. A może wiecie co, będę Wam wstawiała jakieś zdjęcia, przebitki, będzie lepiej. Najpierw przeczytanie, a potem ocenianie. Nieobciążająca formuła zapewniająca efekt drugiej skóry, niezwykły komfort noszenia oraz możliwość budowania stopnia krycia. Długotrwałe 8-godzinne nawilżenie. Ten podkład ma SPF 25, także no jest bardzo fajny pod tym względem. Podkład odmładzający z niacynamidem i kwasem hialuronowym, który sprawia, że cera jest promienna i wypielęgnowana. Vegan, podkład Jordani Gold, Eternal Glow, SPF 25. Regularna cena to 90 zł katalogowa, a w katalogu do 10 jest cena 59,99. Na dzisiaj miał być film z niezapominajką, już był na YouTubie, już był zaplanowany, ale przesunęłam na piątek. Wiecie, jak kocham ten podkład. Jordani Gold odmładzający. No kocham i uwielbiam. A tu, że mamy tak jakby nową wersję tego odmładzającego podkładu z niacynamidem i kwasem hialuronowym. I jeszcze taka butelka i jeszcze taki wygląd po prostu, no. Może też pokocham. I teraz zamówiłam sobie odcień Ivory Neutral. Dlatego, że najlepszym kolorem dla mnie z tego podkładu był Ivory Cool. No nie było tutaj Ivory Cool, więc Ivory Neutral wydawało mi się, że będzie po prostu najlepszy. Nawet gdybym go miała trochę przyciemnić, bo ten nie, ten tutaj. O. No fajne są te kolory, Porcelain Warm, ale to jest ciepły. Light beige, neutral, no też by mógł być, też by mógł być. No ale dobra, postawiłam na Ivory. Tak w ogóle to chyba nie będzie za jasny, mam nadzieję. Jest bardzo rzadki, pluska, pluska. Słuchajcie, trochę skaczę po tematach, ale od 11 mamy nowy katalog, więc... Dlatego film daje 10, może akurat już ktoś z Was pyknie, kliknie w link pod filmem i sobie zamówi, jeżeli wyjdzie test superowo. Mam nadzieję, że tak będzie. Przygotowałam sobie pędzele, które uwielbiam do nakładania podkładów, ale o, zepsuł się. W ogóle do tego podkładu jest dedykowany pędzel. Tutaj, o. Wydaje się bardzo ładny. 35,99. Ale nie zamówiłam. Wykorzystam pędzel z Glam Shopu. To jest pewnie T132. Yes, T132. Ale najpierw ocena organoleptyczna. Odkręcamy wieko pomna chwiła.
Teraz najpierw zapach. O, bardzo przyjemny. Delikatny, świeżutki. Wyleję z pipetki. O, jak fajnie to chodzi. Chodzi to fajnie. Naciskam, wkładam. I dopiero wyjmuję. Boję się go troszkę na rękę nalać, bo on na pewno będzie spływał, będzie rzadziutki, ale troszeczkę mogę. Tak wygląda kolor. Oj, chyba będzie fajny. Och, tak jest bardzo leciusieńki, bardzo. Tak wygląda po rozprowadzeniu. No, no przepiękny zapach ma. Delikatny. Ciut? Ciut pielęgnacyjny, ciut taki perfumowy, ale bardzo, bardzo, o, idealnie do ręki. Bardzo delikatny zapach. I co? No, jak mam na palcu, to przeciągnę. Będzie troszkę oksydował, ale mam nadzieję, że będzie ok. I teraz tak, na ten pędzel sobie naleję kropeczkę. Tak. I nałożę. No widzicie, to jest Ivory Neutral. Wydaje mi się, że dobry kolor. No oksyduje troszkę. Nie wiem, jak będzie rewelacyjny, genialny, to domówię jaśniejszy. Ale wydaje mi się, że okej. Ucho muszę, bo po prostu jest różnica. Słuchajcie. Szok i niedowierzanie. Samym pędzlem. On się tak cudownie stopił ze skórą. Żadnych mazów. Powklepywałam. Pędzel jest genialny. I to wszystko. Nie będę doklepywać gąbeczką. Skóra wygląda idealnie. Niby taka troszkę promienna, troszkę jakby błyszcząca. O, korektor mi się zebrał, ale to nic. Tak wygląda strona z podkładem, tak bez. Mam dwa ringi włączone, żebyście dobrze widzieli. Jest już ciemno, no jest ciemno, mimo że jest piękny poranek, tylko że zachmurzony. Słuchajcie, ja już kończę to doklepywanie. Moją gąbką silikonkową. Wycisnę sobie tyle i teraz tutaj zacznę wcierać. Jest ciemny. Możecie, jak chcecie, brać jaśniejsze kolory. I teraz wklepuję gąbką. Tu resztką. Ta gąbka nie wpija, więc efekt będzie podobny, myślę, do pędzla. Skrót myślowy. Efekt będzie podobny do strony, na którą nakładałam podkład pędzlem. Tak miało brzmieć pełne zdanie. Tak, jest podobny, aczkolwiek tu bardziej widzę, gąbka go wtłoczyła jakby w pory, ale to nic, tu nie ma tego efektu. No genialnie pędzlem. Po jednej i po drugiej stronie wygląda bardzo dobrze. Tu troszkę gorzej, ciut, ale też dobrze. No inny sposób aplikacji produktu. Pędzlem jest genialnie. Ale teraz z uwagi na to, że być może on, tak, on zastyga. Lekko zastyga. Więc jeszcze poczekam. Zapach przepiękny. Więc w takim przypadku nie będę już pocierała pędzlem, żeby nie ściągnąć tej warstwy już wcześniej nałożonej. Więc teraz zobaczymy, czy się da zbudować krycie. Widzicie, ja bardzo mało ruchu wykonałam, żeby nałożyć ten podkład. Zauważyliście to, jak on się rozprowadził? Nie wiem, czy przebije ten mój ukochany krop. O, jest dużo, ale dobra. Tu zobaczymy, czy zbudujemy. Muszę tak teraz rozłożyć go, bo mi się dużo nabrało, ale nawet nie cała pipetka. Wydaje mi się, że będzie wydajny.
Czy on mi trochę przypomina L'Oreal True Match Nude? Nie. Jest bardziej krem, bardziej jakby emulsyjny i ma lepsze krycie, zdecydowanie. Delikatnie już gąbeczką i nie przesuwam. Czoło wygląda rewelacyjnie. Teraz się troszkę oddalę i wyrównam cały koloryt mojego jestestwa. Czyli trochę na uszy tutaj. Zawsze tak zjeżdżam. Teraz sobie wytrę pipetkę i troszkę na dekoldzik. Już widzę, że to jest podkład, który po prostu migiem, migiem się rozprowadza. Czyli taki na szybkie makijaże, że nie musimy klepać, 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 klepać. To rewelacja. Czyli tak, pierwsze wrażenie. Oprócz smierających włosków. To jest na 10. No lubię się tak podoklepywać. Dobra, koniec. Zakręcam. No, powiedzcie, czy nie wygląda wysokopółkowo. A i efekt na twarzy jest też coś koło tego. Aczkolwiek w niektórych przypadkach może nawet lepiej wygląda. Dobra, muszę pościągać sobie włoski. Albo były na gąbce, albo były na stole. Ulga. Tak sądzi, że ja pierdzielę. Teraz nie wiem, czym się przypudrować. Sprawdzamy znowu zastyganie. Tak, zastyga. No, powiem wam, że genialny. O, no. Ale nie czuję ściągnięcia, nie czuję... Swędzenie to było od włosków. Dzisiaj test podkładu trzeba będę gadać, bo wiem, że może to być dłużej. Nie wiem, czy się pokaże z bliska, czy się nie pokaże. Możecie sobie zbliżyć, rozciągając palcami ekran telefonu, jak wygląda podkład na twarzy, na czole. No jest bosko. Jest bosko. I kolor trafiłam teraz. A jak zblednę? Czy ja w ogóle zblednę? Boże, jak on cudownie wygląda. Ogólnie moje pory przez pielęgnację Mary Kay się zmniejszyły i przez stosowanie kwasu tam PHAAH. Właśnie dzisiaj jest ten dzień, gdzie będę wieczorem stosować kwas. Tak co tydzień sobie aplikuję. Dla mnie to w zupełności wystarcza. Zmniejszyły mi się poprzeczne zmarszczki, co widzę i czuję. O, tak, on nie klei się już za bardzo. Trzeba by się przypudrować. Ach, chciałoby się nie pudrować, no ale trzeba troszkę. Wezmę sobie Wonder Match z pyłkiem ametystowym. Czyściutki, luźniutki już pędzel. Taki, no on jest może troszkę, nie jest za luźny, ale też nie jest bardzo zbity. Na jedną stronę twarzy. Ten puder nie daje koloru i nie kryje też produktów nałożonych wcześniej. Nie pozbywa ich koloru. Korektor Jordani Gold też jest rewelacyjny. Nakładany pędzlem, bo gąbka wpija i nie byłam tak zadowolona, a teraz wszystko, co nakładam pędzlem, mi się podoba. Ja to tak zostawię. Nie jest to w pełni mat, wiadomo, bo ten ametyst nie daje takiego matu, ale zobacz, ale ładnie utrwala. I to wystarczy. Zobaczymy też, czy się pościera, czy się wyświeci. No, tak mamy tutaj. No, jest różnica i jest fajnie. Ok, pudruję drugą stronę twarzy. Zwróćcie uwagę na to, że on zastygł troszkę, a dalej jest świetlisty. Bardzo ładne wykończenie ma. No, czuję pod palcem, że już się nie przesuwa. Robi się taki pudrowawy troszkę. No, fajnie. Fajnie. Powiem wam, że fajnie. A godzina jest 9:18. Dobra, liczymy od 9:30 do równego. Muszę powiedzieć, że odczucie mam bardzo podobne jak po tym odmładzającym
w tej... Nie wiem, czy oni wycofają tę, tą wersję, czy wycofują, czy będą dwie tak jakby obok siebie. Nie mam pojęcia. Sprawdzimy może w tym katalogu następnym, albo na stronie. Jeżeli tak, to Wam coś mówię, będę tutaj dawać z boku. Przydałoby się skończyć makijaż, ja wiem, ale może nagram coś równolegle przy okazji tego testu. Gdzie tu mamy kolorówkę? Moment, moment, podkłady. Mamy też kuleczki. Ogólnie mam jeszcze dwie próbki tego kremu CC, to będzie nowość. Może przetestuję na szorcie. Dajcie znać, czy chcecie. Jest to krem CC Giordani Gold SPF 30, próbka. Mam dwie próbki i są dwa kolory, light i medium. Krem CC. Natomiast to tutaj wygląda... Ale ja już miałam. Miałam tego typu, może nawet tą samą bazę, tylko tu jest zmienione opakowanie. Błyskawicznie udoskonalaj swoją skórę, przygotowując ją do makijażu. Baza z serum Giordani Gold. Tak miałam i byłam bardzo zadowolona. Pamiętacie, taka była taka butelka jakby, taka dzwonkowa. Ten podkład mnie kusi też, bo mam wersji nawilżającej, tu jest matujący. Ten od A do Z też fajny dosyć był. Patrzcie, jak ja to... No tak pokazywać katalog, aż wstyd, ale trudno. Ja wiem, że nie lubicie za bardzo przeglądów katalogu Oriflame, więc tylko tak pokrótce, bo szukam właśnie tego jeszcze jakichś podkładów i tego wcześniejszego, ale wątpię, żeby był w tym katalogu. Po prostu mi to gdzieś, nie wiem, umknęło, przeoczyłam. Oglądałam go chyba ze 3 razy. I słuchajcie, zamówiłam sobie krem, mój ulubiony. 19,99 Royal Velvet. Wchodźcie na dół w opis pod filmem, może akurat skorzystacie z oferty. I zamówiłam sobie tego 2 sztuki. Nie wiem, jakim cudem 2 sztuki, ale tak się stało. W ogóle wejdźcie sobie w link pod filmem i zobaczcie, co jest w ofercie Oriflame. Chodzi mi konkretnie o te serie drogie, takie tutaj, ten No Age, co się teraz dobiera samemu. Produkt taki, 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 jaki chcecie. Tu mamy wellness, to już mnie... Nie. Nie bardzo mnie to ciągnie i nie ma. Okej, skoro mamy dzisiaj ostatni, a od jutra ten katalog, to może tu poszukam. Tego jeszcze nie oglądałam, zostawiłam sobie tę przyjemność na posiedzenie jakieś przy kawce. Wiecie, że są te pomadki nowe jeszcze, ale z pewnej recenzji na jednym kanale wiem, że niekoniecznie. A też nie zamawiałam, bo naprawdę takie pomadki mi nie są potrzebne. Bo pomadek... muszę zrobić przegląd w końcu w pomadkach. Może dzisiaj nagram właśnie. W kolejnym katalogu od 11 mamy dokładnie tę samą stronę. Tak samo rozpisano, taka sama grafika, wszystko, powtórka. I to już wkracza nam ten krem CC w opakowaniu pokazany. Czyli to jest tubka. 2 kolory. I w kolejnym katalogu będzie za 53 zł. Ja sobie odpuszczę. Próbki przetestuję, może dla Was. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie. To najwyżej po 11 pamiętajcie, żeby wejść w katalog. Wrzucę kolejnego linka, jak minie 10. Będziecie chcieli, to wrócicie, ale mieć musicie. Pod spodem wszystko. O Jezu, znowu moje sticky ulubione. Och, jak ja lubię te sticky. Może sobie zamówię właśnie do mokrego, do nakładania podkładu ten pędzel. O, promocje będą. I możecie się dziwić, możecie zadać pytanie. A Marzena, chwalisz Mary Kay, a zamawiasz dalej Oriflame. Są produkty w każdej firmie, które są hitami, są perełkami, a są też bubelkami. Ja kocham Oriflame pod względem właśnie opakowań, tego podkładu odmładzającego, perfumy Volare, które są w mojej głowie po prostu. To jest sentyment do firmy. Miałam 20 parę lat, jak weszłam do Oriflame. Potem bardzo długą przerwę.
i całkiem niedawno weszłam ponownie. Nie zamierzam zrezygnować. Nie sprzedaję. Polecać mogę. Nie sprzedaję, nie zajmuję się tym, wiecie, tak, żeby się temu oddać bezgranicznie, jak inni, których to fascynuje. Natomiast dla własnego użytku no nie potrafię zrezygnować z niektórych produktów, jak chociażby z tego kremu Royal Velvet pod oczy. I Mary Kay używam na noc, bo jest bardzo, bardzo gęsty, bardzo otulający. Naprawdę to jest żelazko pod oczy, ale na dzień czasem właśnie ten Royal Velvet teraz wleciał, choć kiedyś był na noc kremem moim, ale dzisiaj go dałam pod oczy rano i też ok. Korektor się pięknie zachował. Wszystko z Oriflame dzisiaj, no. Oprócz pudru. W ogóle w tym najnowszym katalogu od 11 nie ma podkładów. Obleciałam cały. Jeżeli przeoczyłam, to wkleję. Dobra, koniec. Koniec tego dobrego. Do zobaczenia wieczorem na podsumowaniu. Jak się ten podkład utrzymał przez dzień, jak się zachowywał. Pogoda dzisiaj jest tragiczna, po prostu leje cały dzień. Ja nie wiem, czy nie będę się przytulać do podusi, bo senna jestem w ostatnich dniach. Nie no, pięknie wygląda skóra. Tak mi się nie chciało nagrywać. W sumie, jak już się zacznie beblać do Was, to bym tak beblała i beblała i beblała. Marzena beblała. Dobra. Okej, spadam. To spadamy. Jak w koglu moglu. Na razie, do wieczorka. No jestem wieczorkiem. Nie tak całkiem wieczorkiem, bo minęło, moi drodzy. 18:49, ponad 9 godzin. Więc myślę, że taki test wystarczy. Nic nie robiłam w ciągu dnia, w sensie odciskania, czy dotykania, czy ścierania, czy cokolwiek. I teraz tak. Makijaże mam dwa różne, bo robiłam dzisiaj test ciekawej palety. Zobaczycie za dwa odcinki chyba. No tak jak mówię, przestawiłam kolejność, potem będzie niezapominajka, a potem może właśnie ta paleta. No takie makijaże. Tu sobie musiałam zetrzeć, bo mi się rozpłynęło. Na ponad 9 godzin. Dobrze, 9:30. Dobrze policzyłam. Ponad 9 godzin jest rewelacyjnie. Świecę się, bo się świecę. Tu może być też kwestia pudru. Bo gdybym na przykład przypudrowała się matującym pudrem z Mary Kay, który też super matuje, utrzymuje makijaż, może byłoby inaczej. Gdybym powtłaczała puszkiem jakiegoś innego matującego pudru użyłam. Nie, bo ja dzisiaj użyłam tego, no nie za bardzo matującego, tego satynowego z pyłkiem ametystowym. No. Więc widzicie, na to wszystko to i tak jest moim zdaniem super. Odciskam się. I jeszcze dodam Wam, żeby troszkę się zdjął, ciut. No i jest pięknie. Dodam tylko, że aby nie zaburzać, tak mocno się po prostu nie brązowić, nie nakładać tych produktów, bardzo delikatnie bronzerek dzisiaj poleciał, bardzo delikatnie. Troszkę różu z tej palety Physicians Formula. Ten bronzer, ten róż i rozświetlacze zawsze mieszam. No, także tak malutko, nie? Żeby tu nigdzie nic nie, no, nie pędzlować. Patrzę z bliska na siebie, słuchajcie, w ogóle nie powchodził nigdzie. Nie zebrał się, nie starł się. Bardzo fajnie na twarzy leży. Ani nie podkreślił mi zmarszczek. Po prostu czasami jest tak, że podkład się położy, wygląda niby ładnie, a za chwilę wychodzą zmarszczki, których zazwyczaj nie widzę, których nie ma. On, tak jakby taka skorupka się robi, wiecie, takie coś. Tutaj nie ma tego efektu. Jest przepięknie. Co do podkładu, jestem zachwycona. Więc pamiętajcie, link pod filmem. Poczytajcie o nim, macie tam do mnie link do rejestracji do zespołu mojego, do Oriflame. Ja serdecznie ten podkład polecam. A nie powiedziałam, że butelka jest szklana wcześniej.
Jest. No jest boski. Jest boski i chyba zamówię sobie, wiecie co? Analizowałam kolory na stronie. I jak mieliście tam wklejone, to kusi mnie wziąć ten wanilia, ten pierwszy. Taki najjaśniejszy. Żeby potem może dodawać trochę do tego. Co myślicie? No. Z vanilla neutral, więc nie będzie jakaś żółta, mam nadzieję. No, nigdy nie miałam wanilii z Oriflame. Okej, nie przedłużam. Jestem bardzo zadowolona. To jest taki, można powiedzieć, na równi z tym moim odmładzającym, tym ukochanym. Nie wiem właśnie, czy on się zastąpi tym, czy tamten będzie też. Nie wiem, do tej informacji jeszcze nie dotarłam. Okej, no to tak, tak się prezentuje. Jestem zachwycona, słuchajcie, jestem zachwycona, naprawdę. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zostawcie pod filmem łapkę, kciuk do góry, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek dla powiadomienia o nowych filmach. Serdecznie dziękuję jeszcze raz, życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego, hej, pa, pa.